Dwa lata temu mieliśmy przyjemność podziwiać Cię w czasie Eurowizji. Zająłeś bardzo wysokie 8 miejsce. W tym roku na Eurowizję jedzie zupełnie inna piosenka. Jedzie Gromi. Jest to totalnie inny styl. Jak Ty oceniasz nasze szanse? No ja go uwielbiam jako człowieka, więc trzymam za niego kciuki. Nie jestem w stanie ocenić jego szans, dlatego że nie słyszałem piosenek innych uczestników, ale życzę Gromiemu, aby rozgromił to towarzystwo. No właśnie, Gromi wspominał, że nawet pytał Cię o różnego rodzaju rady. Co mu poradziłeś? No nie mogę zdradzać takich rzeczy. Mam nadzieję, że powiedziałem mu wszystko to, co może później wykorzystać, co będzie mógł później wykorzystać w trakcie całego tego konkursu i wydarzenia. A nie było Ci troszeczkę przykro, że Marta Gałuszewska nie będzie nas reprezentować podczas Eurowizji, no bo jednak wydawało się, to wygrała? Absolutnie, jakby i jedna, i druga strona jest dla mnie bardzo bliska. I Gromi jest dla mnie po prostu jest takim naprawdę bardzo dobrym kumplem i zawsze możemy się spisać, a Marta jest moją podopieczną i ja trzymam za nią kciuki. Czy było mi przykro? Myślę, że nie mogę rozpatrywać tego w takich kategoriach. Na pewno trzymałem za nią kciuki i starałem się ją dopingować, jak tylko mogę.